Doskonale pamiętam 13 grudnia. To był bardzo mroźny poranek, kiedy dowiedziałem się jako dziecko o tym, co nastąpiło. I dzisiaj mam wrażenie, przeżyłam takie swoiste déjà vu. To jest oczywiście tylko jeden temat, powiedziałbym taki dobry pretekst, żeby wykrzyczeć niezgodę na wiele innych rzeczy, które trwają od ponad roku. Wiele osób mówi, że to polityczna manifestacja. I tak chyba jest. No, polityczna na pewno, ale ktoś to sprowokował. Bo gdyby robił to, co powinien robić, to nie byłoby tej politycznej manifestacji. To znaczy, gdyby nie rujnował Komitetu Demokracji w postaci Trybunału Konstytucyjnego i nocą nie robił tych zamieszek, które robi, to by nie było tej demonstracji. Jak pan odbiera całe zamieszanie związane z postacią pana posła Piotrowicza w ostatnim czasie? No ewidentnie kompromitacja totalna, żeby człowiek z taką historią, z takim życiorysem przewodził Komisji Praw Człowieka, Sprawiedliwości i takie inne rzeczy. To jest po prostu wstyd i lekceważenie społeczeństwa. Milicja z czasu stanu wojennego, jak wiemy dobrze, to był prokurator stanu wojennego, który oskarżał byłego opozycjonistę i niestety tego się nie wyprze. I to jest naprawdę haniebne, żeby w partii, która ma w swojej nazwie Prawo i Sprawiedliwość, był były prokurator stanu wojennego.